te rozwiąże je trudne sprawy. W Chorzowie mieszka rodzina Hermańskich. Przed 2 laty Olaf z zawodu rzeźnik został bez pracy. Żeby nie żyć z zasiłku dla bezrobotnych, on i jego żona postanowili sprzedawać kanapki. Zawsze chciałem mieć własny biznes, chciałem zawsze panować nad tym, co robię, brać we własne ręce swoje własne sprawy. Nie chciałem czekać, czy państwo mi da jakiś zasiłek, czy nie. Dla mnie to zawsze była jałmużna. Byłem zawsze dumny z tego, co robię i z tego mojego biznesu. Od kiedy Olaf stracił pracę i był na bezrobociu, po prostu wpadł na taki pomysł, że może byśmy rozkręcili jakiś interes. No, mówi, że może będziemy sprzedawać bułki. No dobra, ja mówię, no to zgodziliśmy się, pomyśleliśmy, że to może być niezłe, nie? Zaczęliśmy sprzedawać te bułki, ja tam machnęłam na tą ręką, mówię, niech on sobie tam zarządza. I on zarządzał tymi finansami. No ale z tego powodu, że on był na tym bezrobociu, mieszkaliśmy przedtem zresztą w dużym takim mieszkaniu, no ale musieliśmy się przeprowadzić do starej kamienicy. Ich syn Tomasz nie mieszka z nimi. Ich 14-letnia córka Lena najbardziej cierpi z powodu złej sytuacji finansowej rodziców. Od momentu przeprowadzki nie zaprosiła nikogo ze swoich znajomych do mieszkania. No, nie chciałam nikogo zapraszać do domu, bo bałam się, że stworzę im kolejny powód do wyśmiania mnie. Zawsze i tak mnie wyśmiewali, cokolwiek zrobię. Zawsze byłam niemodnie ubrana, nie miałam kieszonkowego i wstydziłam się też moich rodziców. Przed 10 dniami uczennica wracała tramwajem do domu. Nastolatka nie miała pieniędzy na bilet i została wyproszona przez kontrolera z tramwaju. Kanar w tramwaju podszedł do mnie i zapytał, czy mam bilet. No ja nie miałam tego biletu i zrobił mi straszną awanturę. Koledzy i koleżanki pomyśleli, że pewnie nie stać mnie na bilet, bo faktycznie tak było. No i zamiast mi pomóc, jakoś pożyczyć bilet czy coś takiego, to mnie po prostu wyśmiali. No i musiałam wysiąść z tego tramwaju i wracać na piechotę. Nie, to było straszne. To było straszne, że jak ci ludzie, ci kanarze, jak oni mogli wyrzucić moją 14-letnią córkę jeszcze w takiej niebezpiecznej dzielnicy? Czy ci ludzie nie mają wyobraźni? Ja nie wiem, kto ich w ogóle zatrudnia do takiej pracy. Po zdarzeniu w tramwaju zaczynają się szkolne problemy Leny. Koleżanki ze szkoły naśmiewają się z niej i dokuczają. Dziewczyny zniszczyły jej sweter. Lena była coraz bardziej zamknięta w sobie. Jak próbowałam z nią rozmawiać, to się strasznie denerwowała i jej starałam się tłumaczyć, że my nie mamy na tyle pieniędzy, żeby można było jej tam na przykład dać jakieś kieszonkowe czy cokolwiek. Zaczynałam się po prostu martwić. Bałam się, że będzie coraz gorzej. W szkole było okropnie. Wszyscy mnie wyśmiewali tylko dlatego, że nie miałam pieniędzy jak reszta. Chciałam mieć bogatych rodziców, ale niestety nie miałam. Trudne sprawy. 2 dni później. Po atakach na 14-latka nauczycielka Lena zaprosiła jej rodziców na rozmowę do szkoły. Wychowawczyni zauważyła, że dziewczyna ostatnio bardzo się zmieniła. Widzę na tle grupy, Lena jakby odczuwa, tak, że jest troszeczkę gorsza od innych pod względem materialnym, że nie ma czego nie ma? Wszystko, co trzeba, mamy. Pracuję od rana do wieczora, kupujemy różne rzeczy, ale proszę nie oczekiwać, że nie wiem, że będziemy kupować jej markowe ciuchy, jakieś komórki, gadżety bezsensowne. Teraz chwileczkę, proszę pana, to nie chodzi tylko o to, że ona nie ma markowych. Ona ma się uczyć. Owszem. Ona ma się przede wszystkim uczyć. Kiedyś nie było takich problemów, fartuszki były w szkole, każdy był jednakowo, nie było z tym problemu. Teraz ja nie wiem, co się porobiło. Chwileczkę, może ja coś powiem. Proszę pana, chodzi o to, że to nie chodzi o markowe ciuchy i że ona nie ma takich rzeczy. Ona ciągle mówi, ciągle wraca do tego tematu, porusza ten temat, że ma problem, że na nią i ona nic nie stać. Ona sobie zdaje sprawę z tego, że... No, my naprawdę się staramy, my bardzo dużo pracujemy i to wszystko dla Lenki, żeby były więcej pieniążków, żeby ona też mogła mieć więcej. Mógłbym pójść na bezrobotne, ale nie wiem, wzięliśmy własne interesy, własne ręce, otworzyliśmy własną firmę, prowadzimy własną działalność. Ja od rana do wieczora pracuję. No, może czasami, owszem, mogę powiedzieć pewnych rzeczy, mogę nie widzieć, bo mnie nie ma domu, ale bez przesady. Nie ma żadnych problemów. W ogóle ja nie spodziewałam się, nie zastanawiałam się, że Lena ma aż takie problemy, że w ogóle w szkole i z koleżankami, dopiero jak rozmawiałam z nauczycielką, to okazało się, że to są aż takie problemy. Ja cały czas myślałam, że to może jest kwestia dojrzewania po prostu. Wychowawczyni Leny, widząc, że rodzice uczennicy są zdenerwowani, nie chciała mówić wprost, żeby zwrócili się z problemami córki do psychologa.
Delikatnie zaproponowała, żeby poszli z nią do pedagoga specjalisty. To zdenerwowało ojca, który domyślił się, o jakiego specjalistę jej chodzi. No bo moja córka jest normalna. Koniec tej rozmowy, do widzenia. To nauczycielka to w ogóle jakaś niepoważna. Dziecko mi do pedagoga, może jeszcze do psychologa chciała posłać? A czemu ona tu była winna? Niczemu nie była winna. Ja bardzo panią przepraszam, że no widzi pani, no taka jest rozmowa z moim mężem. Przepraszam. Ja bardzo panią proszę jeszcze raz o przemyślenie mojej propozycji, bo być może pomoc fachowca okaże się konieczna. Dziękuję bardzo, do widzenia. Z panem Hermańskim rozmowa jest w ogóle niemożliwa. Myślę, że gdyby miał trochę inne nastawienie do córki, to w ogóle nie byłoby tych problemów. Jasne, że to nie usprawiedliwia ataku uczniów. Już z nimi rozmawiałam. Ale Lena często prowokuje i wywołuje ten temat. Ten sam dzień. Po południu Olafa odwiedzili koledzy. Mężczyźni spotkali się, by wspólnie obejrzeć w telewizji mecz. Tato! 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 A te bojki nie są najjutrzejszą sprzedaż czasem? Ja nie będę z tobą dyskutować. Daj, ale co daj obejrzeć mecz, zaczyna się! Nie no, kupę kasy na te twoje gadżety i mecze i jeszcze z Jana Szpółki najczęściej sprzedasz. To jest moje jedyne hobby. Chcę odreagować trochę. Daj co odreagować? Ty tylko chcesz mieć spokój i zjadać te bułki. Pracuję po to, żebyście pod mostem nie wylądowali. Chcesz nity liczyć na moście? Zobacz, idą, walą, dobrze. Tata zawsze zapraszał tych swoich głupich kolegów na te swoje głupie mecze, na które wydawał strasznie dużo kasy. A kiedy ja chciałam pieniądze, to oczywiście nigdy ich nie miał. A mama, wydawało mi się tak, że nigdy tego nie zauważała. Lenka! Lenka, co tam się dzieje? Czemu takie krzyki, wrzaski? Tata mnie strasznie denerwuje. Dlaczego? Wydaje kasę na te swoje różne piłkarskie gadżety, a dla mnie nie ma nawet pieniędzy na bilet do kina. Ale to nieprawda, Lenka, to nieprawda. Wiesz, że to jest nieprawda. Ja też niespecjalnie przepadałam za tymi imprezami, z tymi meczami, z tymi kolegami, którzy non-stop tu siedzieli i przechodzili. No ale ja nie mogłam normalnie z Olafem porozmawiać o tym, bo to w zasadzie jego hobby było cały czas. Rozumiałam Lenkę, że miała pretensje o to, no ale no w zasadzie, no co ja mogłam? No nic nie mogłam zrobić. Kompletnie. Trudne sprawy. Tata tylko to ma, takie hobby ma, nie możemy mu tego zabronić, to jest a jedyne... A mi wszystkiego zabraniacie, Tomek w moim wieku miał kieszonkowe, tak, 50 złotych miał dla siebie. Prawda, masz rację, że miał, ale Lenuś, przedtem było inaczej, tata pracował, mieliśmy więcej pieniędzy, mogliśmy wtedy sobie pozwolić, żeby dawać jemu kieszonkowe, nie możesz teraz równać tej sytuacji, porównywać, rozumiesz? Ja już naprawdę nie wiedziałam, jak mam rozmawiać z Lenką, jak miałabym z nią postępować, ona cały czas tylko pieniądze i pieniądze, ja naprawdę zaczynałam się już o nią poważnie martwić. Teraz jest zupełnie inaczej. A konto babci? Nie myśl nawet o tym. No, nie możesz teraz myśleć o tym koncie, dlatego że te pieniążki możesz dostać tylko po 18 roku życia. Taka była wola babci i ja jej nie zmienię. Wtedy będziesz mogła zrobić z tymi pieniążkami, co będziesz chciała. Do szkoły, na prawa jazdy, obojętnie. Tak? Tak. Ale Lenka, ja sobie sama o siebie zaproszę. Co, Lenka, to są pieniądze na jutrzejsze to bułki. To tata je teraz zjada, ma pecha. Ale Lena, co ty robisz? Stój! Lena! Lena! Lena, wróć proszę cię! Lena, co robisz? Wracaj proszę cię, słyszysz? Nie, ja zwariuję, ja oszaleję po prostu. Ja już nie mam siły na to wszystko. Następny dzień. Olaf chce się wybrać ze swoim wózkiem z bułkami przed dworzec, żeby więcej zarobić. 14-letnia Lena ma pomagać w sprzedaży bułek, ponieważ bez pozwolenia wzięła 100 zł z portfela matki. Do roboty to znaczy, w weekend. Nie chcę, no, nie dyskutuj ze mną tutaj. Kasę potrafiłaś wziąć, a teraz co? Olaf, proszę cię, nie kłóćcie się. No, ma proszę to odrobić. Ja rozumiem, łatwo było że... brać? Ale i tak nikt nie jest bułek, one są niedobre. Jak niedobre? Bez takich mi tutaj. Jak niedobre? To są prawie świeże bułki, z wczoraj kupione. No. Olaf, proszę cię, uspokój absolutnie. Się. Lenka, ma... posłuchaj mnie. Olaf, proszę cię, nie krzycz. Ciągle tylko krzyczysz, ciągle są awantury w tym domu. Lenka, posłuchaj mnie. Było szybciej, szybciej zrobicie te bułki, szybciej pójdziecie, sprzedacie. Może faktycznie zarobimy więcej pieniążków. Ja się postaram, porozmawiam z tatą, żeby dał ci jakieś parę groszy, żebyś mogła sobie pójść na ten festyn, który... Nie. Na festyn na pewno nie. Strasznie denerwowało mnie to, że musiałam pracować w weekendy i to jeszcze za darmo. Inni roznosili gazety i dostawali chociaż tam jakieś drobne pieniądze, a ja nie. I to był nasz taki niby rodzinny interes. To Olaf, słuchaj, no... to trzeba co najmniej 4 bułki sprzedać, żeby tam tylko dojechać na same bilety. Tak? A ile sprzedajesz bułek, żeby pójść na ten swój głupi mecz?
Bez takich mi tutaj. Co? Stańcie, jaki nie, głupi mecz? Nie kłóćcie się. Nie ma dyskusji. Koniec. Oczywiście nie ma dyskusji. Masz iść smarować, masz sprzedawać. Nie ma to. Proszę cię. Lenka, chodź, ubieraj się dziecko i pomału się szykuj. Ja to wszystko popakuję. Proszę cię. Wszystkim się wydawało, że co, że te pieniądze to z nieba mi spadały. Trzeba było zarobić. Już od najmłodszych lat pracowałem. Ja nie miałem kieszonkowego. Jak sobie nie zarobiłem, gdzieś nie poszedłem, to po prostu nie miałem. Może jakby ona zaczęła gdzieś sobie dorabiać, to może by doceniła to wszystko. No, tylko kup mi, chciała, żeby jej kupować i kupować. No niestety. Olaf i Lena pojechali na dworzec, żeby sprzedawać bułki. 45-latek jest przekonany o tym, że w tym miejscu ubije najlepszy interes. Weź to jakoś tak trzymaj, żeby to było widoczne tutaj. Ej, nie ma się czego wstydzić. Proszę bardzo, będziesz rozdawała ulotki klientom. Chyba wiesz, jak to robić, nie? Tato, a nie uważasz, że na festynie sprzedalibyśmy więcej? Skończ z tym festynem. Nie uważam. Słuchaj, tutaj jest dworzec, tu jest więcej ludzi, przychodzą na pociąg, z pociągu, z festynu na festyn. Tato, ale mi się nie chce. Tam jest za duża konkurencja, tam są grille, kiełbasy, wszystko. Przepraszam, czy ma pan pozwolenie na mam. Tak, oczywiście mam. Tak. Pozwolenie wystawione przez kolej? Nie, no mam na handel uliczny, mam zezwolenie. A nie, to nie wystarczy, to jest teren kolei. Gdzie to jest napisane? To jest teren kolei i tutaj nie można sobie stanąć i sprzedawać. Nie, proszę pana, ja mam zezwolenie na handel uliczny, to jest ulica, ja będę tu handlować i koniec. To jest niewystarczające. Jak nie wystarczy? Co mnie pan będziesz mówił? Nie interesuje mnie to, proszę pana. To nie jest pana teren, nie może pan tutaj tak swobodnie postępować. Mogę, bo mam zezwolenie na to. Nie ma pan nie będzie mówił, co nie ja mam pan robić, odpowiedniego zezwolenia. Niech się pan chociaż przesunie. Jakieś 20 metrów, ja się absolutnie nie przeniosę. Ani tam, ani jest tam. Pan proszę zostawić to, zabieraj to łapska, facet. Panie! Co panie? Jeśli pan stąd nie pójdzie, wezmę ochronę. Nie! W Polsce, jak ktoś zakłada biznes, to na początku już jest przegrany. Gdzie by nie poszedł, co by nie załatwiał, wszędzie ta biurokracja, tylko kłody pod nogi i podcinają człowiekowi skrzydła. No to nie da rady, ciężko jest po prostu z biznesem. No, jak tu w takim kraju żyć? Tymczasem całej sytuacji przyglądały się koleżanki Leny z klasy. Tak? Cześć, Lena. Tam? Dzień dobry. To te wasze nowe Ferrari, tak? No. Ej, właśnie. Super. A wy co? Coś wam się nie podoba też? Nie, nam się o, co bardzo to podoba ten Tata zrobił mi straszną siarę na tym dworcu. Zaczął się kłócić z tym gościem, że chce jednak to sprzedawać. Zrobił straszny hałas i ludzie się na nas gapili. A potem okazało się, że były tam dwie koleżanki z mojej klasy. No po prostu masakra. Myślałam, że się zapadnę pod ziemię ze wstydu. Po wstydzie, jakiego Lena doznała przed dworcem, dziewczyna jest wściekła na rodziców i nie chce z nimi rozmawiać. Żali się swojej przyjaciółce Lucynie. Dzisiaj w szkole wszyscy o tym gadali. Rozpowiedziała wszystkim, co robisz. Nie, ona jest nienormalna. Czemu ja muszę mieć tak mało kasy w porównaniu do innych? Nikt by się cię tak o to nie czepiał, gdyś nie gadała ciągle o pieniądzach. Przecież to nie jest takie ważne. No dla ciebie może nie jest, ale dla mnie jest, bo ty masz kasę. No to co, że mam, ale to nie znaczy, że muszę chodzić się stroić tak jak ona. No ale ty jesteś fajniejsza od tych głupich lasek. Ty może tego nie potrzebujesz, ja tak. No bo jak nie masz markowych ciuchów, to jesteś... nikim w klasie. Wcale nie, ja nie mam nic markowego, mnóstwo osób w klasie nie ma, bo ich też po prostu nie stać. Lena jest kochana i w ogóle, ale strasznie nakręcała się z powodu tego, co mówili o niej inni, z powodu ciuchów i kasy. Mi to nigdy nie przeszkadzało, ale ona chciała być jak idiotki ze szkoły, jak Tamara i Lidia. Mówiła mi, że to nie jest najważniejsze, ale dla niej liczyło się tylko zdanie ich, jakby były jakimiś królowymi czy coś. Cześć dziewczynki. O, cześć Lucynka. Ilusia, mam dla ciebie prezencik. Zobacz, co ci kupiłam. Co to jest? No myślę, że ci się będzie podobać. Super, Lucynka, zobacz. Super, co? No pewnie, piękne jest. Co to jest? No Jezu, no patrz, jaka brzydka. No co to jest? Opowiadać? Przecież chciałaś. Ty taką chciałaś. Mówiłaś cały czas, że dziewczyny wszystkie noszą w szkole taką bluzkę. Ale mamo, to jest podróba. Przecież ale od razu to wszyscy zobaczą i znowu będą się ze mnie śmiały. Ale ty wiesz, ile ja się nachodziłam po mieście. Ja się tak starałam, żebyś no była to zadowolona. Coś ci nie wyszło. Ta koszulka była po prostu okropna. Była niemodna i brzydka. Gdybym ją założyła, byłby taki sam efekt, jakbym była po prostu poszła do szkoły goła. Wszyscy by się ze mnie śmiali. Przecież śliczne, zobacz, jeszcze cekinki ci dodałam tutaj, żeby super. Było ładniejsza. No jest co brzydka! No jak ty możesz tak powiedzieć? Co to za krzyki? Co tu się dzieje?
No słuchaj, no Olek, zobacz, no ja mówiłam ci o tej koszulce, słuchaj, no. Co chciałam jej zrobić. No zrobiłam, ona mówi, no, że to jest jakaś szmata, po prostu jak ja szmata? Na tym chodzić nie będzie. Co ci się nie podoba? Koszulka? My harujemy z matką od rana do wieczora, ty co? Koszulka, to ci się nie podoba? To co mamy ci kupić? Nigdzie takiej nie kupisz, nie rozumiesz tego? No specjalnie na zamówienie było robione, co mało ci? Nakupywać i nakupywać, mało tu masz? Co? Co? Mało? Mało? Pytam się. Ile mamy? Co ty chcesz, żeby ci kupować? Myślałam, że Lenka po prostu się ucieszy z tej koszulki, którą ja jej dałam, ale to, co ona zrobiła i taką reakcję, jak ona zrobiła, to po prostu to był szok. Ja nie spodziewałam się takiej reakcji ze strony mojej córki. Powinnaś być wdzięczna, że w ogóle staramy się, kupujemy ci coś! Wdzięczna? Tak, za wdzięczna! Za takie gówno mam być wdzięczna? Oczywiście, że tak! Co ty sobie myślisz, że co? Ja ci pokażę! Co mamy ci Mercedesa? Lenka, ale przecież już nawet wszystkie te twoje gadżety mogłabym kupić mnóstwo fajnych rzeczy! Lenka, ale to nie ma pieniędzy! To jedyna, co tu się dzieje? Lena, uspokój się, zostaw to! Lena! Dziecko, co ty robisz? Nie ma, tak ja też nie wiem, co się dzieje. Zostaw to, nie mi tego. Nie, oddaj to. Na ciebie to oddaj. Oddawaj to. Lena! Da, to. Co zrobiłeś? Zobacz, co ona zrobiła z tym. To ja może pójdę za nią. Co ona z tym mi zrobiła? Co za gówniara? Daj mi święty spokój. Ja zwariuję w wiesz, co to w tym chodzi? Gdzie ja takie kupię? Ja tego nigdzie nie kupię. Daj mi spokój. Nie no, Lena to z tym szalikiem to w ogóle przeszła samą siebie. Jak ona w ogóle tak mogła? Moją najcenniejszą rzecz mojej kolekcji zniszczyć, pociąć? W ogóle nie potrafił szanować cudzej własności. Tydzień później. Rodzice Leny otrzymali nagły telefon z policji. Ich 14-letnia córka została zatrzymana i musieli pojechać ją odebrać. Sandra i Olaf są w szoku. Państwa córka została zatrzymana podczas zbierania pieniędzy, do puszki dla bezdomnych. Na bezdomnych, ale to chyba nic takiego, to nie jest żadnym przestępstwem, żeby ona została zatrzymana. Państwo, w zasadzie tak, szczytny cel. Gdyby się nie okazało, że puszka, która miała przy sobie, była sfabrykowana. Proszę zobaczyć, własnej roboty. I się okazało, że niestety zbiera pieniądze dla siebie. Pierwszy raz coś takiego nam się zdarzyło. To po prostu dla mnie był szok. Nigdy nie spodziewałam się po Lence, że coś takiego nam zrobi. Ona zawsze przychodziła do nas z tymi problemami, zawsze ze mną rozmawiała, a to, że musieliśmy ją odebrać z posterunku, to po prostu był szok. To jest niemożliwe. Jak ona wpadła na ten pomysł? Przecież to jest niemożliwe, matko. Jedyna, jaki wstyd. No, co teraz będzie? Jakie konsekwencje w ogóle wiecie państwo, no zazwyczaj w takich przypadkach zgłasza się sprawę do sądu rodzinnego nieletnich, które zazwyczaj przy takich przypadkach kończy się na pomieniu. Sprawa natomiast ma na 14 lat, jest młodą, niekaraną jeszcze, więc proszę z córką porozmawiać, uświadomić jej, żeby więcej tego nie robiła. Ja z nią porozmawiam, wie pan, no, to się rozumie. Ja do tej pory nie mogę w to uwierzyć. Jak ona mogła posunąć się do oszustwa? Przecież w naszej rodzinie to nigdy nie było do pomyślenia. Ja od najmłodszych lat pracowałem, ale zarabiałem, ale wszystko uczciwie. Nie wiem, może ktoś ją namówił po prostu, może ktoś z klasy, nie wiem, no to ona ma dopiero 14 lat. Wie pan, to trudny wiek. No wiecie państwo, tak czy siak problem wystąpił i należałoby sprawdzić dokładnie, co jest przyczyną tego, czy właśnie poszedł jakiś zakład, czy chciał udowodnić coś, czy jednak może właśnie chodzi o jakiś problem finansowy. Nie no, gdzie panie finansowe problemy, przecież my mamy swoją firmę, bardzo dobrze prosperujemy, nie brak jej niczego, ma wszystko, ma w czym chodzić, ma co jeść. Nigdy nie było z nią problemów, nigdy nie stwarzała problemów, naprawdę, no to jest niemożliwe, na pewno ktoś ją namówił, na pewno. Dobrze, ja tu nie chcę proszę się denerwować, tak? Ja jestem, z państwem chcę porozmawiać, żeby ten problem jakoś zgłębić i nie szukam tutaj jakiejś dla państwa przykrości. Natomiast chodzi o to, żeby z córką porozmawiać. Jeśli to jest głębszy problem, to uda się do specjalisty. Ten policjant to takie głupoty gadał. Chciał nas gdzieś tam wysyłać po jakąś pomoc, tylko dlatego, że nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu dla dziecka? Wielu rodziców tak robi, ale żeby od razu ich po pomoc, on by chyba tam ich wszystkich wysyłał. Nawet jeśli to była jednorazowa akcja, to ta dziewczyna i tak podrobiła tą puszkę i zbierała pieniądze dla siebie. Wyjaśniliśmy jej, że jest to przestępstwo i że jest to czyn karalny, który nie może się powtórzyć. Dziewczyna przestraszyła się, przyznała się do wszystkiego. Sądy zazwyczaj w takich przypadkach nie orzekają surowej kary. Minęły dwa dni. Od kiedy Sandra i Olaf odebrali Lenę z posterunku policji, nie mogą z nią w ogóle porozmawiać. Większość czasu siedzi zamknięta w swoim pokoju albo rozmawia ze swoją przyjaciółką Lucyną. 43-letnia matka martwi się o nią i poprosiła swojego syna Tomasza o pomoc. Ona przychodzi do mnie, pożyczała do mnie pieniądze. Nie macie 50 zł, żeby je dać? Jak 50 zł?
Myślę, że to piechotą chodzi 50 zł. To nie jest majątek. A, nie jest majątek. Wiesz, ile trzeba na to harować? Ona ma 14 lat, ona potrzebuje tych pieniędzy. Olaf tłumaczy, że wszyscy potrzebują pieniędzy. Przyznaje, że sam ich nie ma. Zbiera, by wystarczyło mu na bilety ulubionej drużyny piłkarskiej. Na co, na bilety? Tak. Na te twoje łachy? Olaf nie wytrzymuje całej rozmowy i zdenerwowany wychodzi z mieszkania. Kiedy byłem w wieku Leny, to było nas stać na niektóre rzeczy, prawda? Ale ojciec pracował. Nie mieliśmy nic przeciwko temu z mamą, żeby on sobie kupił bilet na mecz, pojechał na ten mecz. Ale w momencie, kiedy stracił tą pracę, nie mógł zrozumieć, że przez to, przez kupowanie różnych gadżetów typu koszulka, szalik, cierpi na tym cały dom. Lena, mama. Po prostu mama nawet swojego zdania nie miała na ten temat. Kolejny dzień. Sandra wstała wyjątkowo wcześnie. Po rozmowie z Tomaszem zatroskana matka postanowiła więcej robić dla swojej córki. Chce zarobić jak najwięcej pieniędzy, żeby mogła dać coś Lenie. Witam panią. Dzień dobry. Dzień dobry. Na nogach? A wie pani co, no ja tutaj zawsze przychodzę do tej piekarni po bułki. Bierzemy teraz większą ilość i tak po prostu wcześniej zaczynamy handlować, żeby jak najwięcej pieniążków po prostu było, nie? Tak, staramy się po prostu więcej tego wszystkiego, nie? To pewnie dlatego państwo nie byli na spotkaniu, które organizowała grupa klasowa Leny. Ja pierwszy raz słyszę w ogóle. Pierwszy raz słyszę od pani o jakimś spotkaniu w ogóle. Nic nie wiem na ten temat, kompletnie. Jestem zdziwiona. W zeszłym tygodniu dzieci pokazywały taki występ i było spotkanie z rodzicami. To były układy taneczne do hip-hopu. Później troszeczkę siedzieli z rodzicami, było bardzo sympatycznie. To spotkanie z nauczycielką nie było przyjemne. Ja odniosłam wrażenie, że ona chyba myśli, że my jesteśmy złymi rodzicami, a to nie jest prawda, bo Lenka po prostu nam nic nie powiedziała. I ja postanowiłam, po powrocie do domu, postanowiłam porozmawiać z córką o tym. Sandra chce wiedzieć, dlaczego Lena nic jej nie powiedziała o przedstawieniu. Po południu zatroskana chce się dowiedzieć od córki, dlaczego ich nie zaprosiła. Uważałam, że to nie jest ważne. No jak nie jest ważne? Jeżeli nauczyciel ci mówi, ty masz nam przekazywać, jesteśmy twoimi rodzicami. To znaczy nieważne. Co mamy od osób na ulicy się dowiadywać? Ale ty nawet ale wy nie rozumiecie? Nie. Czego nie rozumiemy? Czego mamy nie rozumieć? Ja się was wstydzę. Nas? Tak, was. Lenka, co ty opowiadasz? Dziecko, dlaczego ty tak w ogóle mówisz? Lenka, o co dziecko, ci znowu jak ty chodzi? Możesz tak mówić? Jak ty możesz mówić do mnie? Zobacz, matka przez ciebie płacze. Ja jestem w szoku. Nie mów takich rzeczy. Co ty opowiadasz za brednie? Ale spójrzcie na siebie, zobaczcie, jak wy wyglądacie. Ty pewnie przyszedłbyś na to z tymi swoimi kanapkami, ze swoją ulubioną koszulką. Pewnie, a mama, ty popatrz na siebie, jakie ty masz ubrania w ogóle. Jakie? Nie mam podarków. Mieliby kolejny powód, żeby się ze mnie śmiać. Jak ona w ogóle mogła tak powiedzieć, że ona nas się wstydzi? Ja nie mogłem tego w ogóle słuchać, zabolało mnie to. I co jeszcze? Co ty myślisz? Harujemy z matką, jak się doprowadzimy biznes. No jaki biznes? Wiem, że pracy to jest chyba nie ma, niby może jak inni, ale ja nie wiem, no to, czego ty się czekasz? Nawet normalnej pracy nie szukałeś. Jesteście nieudacznikami. To, że powiedziałam o rodzicach, że są nieudacznikami, to może była lekka przesada, ale oni nie rozumieli, że u mnie w szkole liczą się tylko markowe ciuchy. Jeżeli takich nie masz, to po prostu jesteś nikim. Gdyby nie Lucyna, to bym już nie chciała tam chodzić. Jakimi nieudacznikami? Jak ty w ogóle tak możesz mówić? I na dodatek egoistami. Jak możesz co, może powiesz, że ja jestem nieudacznikiem, tak egoistą? Nie przesadzaj. Nie jestem wiesz w szoku, ja nie mogę tego zrobić. Ja mam po prostu dość. Te wszystkie pieniądze, jeżeli ja mam sam to wszystko ciągnąć, to ja te pieniądze biorę dla siebie i nic koniec, by się skończyło zmieniło. Się. Nic by się nie zmieniło. Nie będzie tak. Nie będzie tak jak ty. Nie będzie dziecko rządzić w tym domu. Absolutnie. Dobra, wyjdźcie stąd. Jak wyjdźcie? Wyjdźcie, normalnie. Uspokoiliście? Nie, to nie. Wracaj. Proszę tu wyjść. To, że Lenka powiedziała, że nas się wstydzi, to po prostu było naprawdę nie w porządku. Straszną mi zrobiła przykrość, naprawdę. No, ja jestem w szoku do tej pory. A to, że powiedziała ojcu, że jest nieudacznikiem, no to przesadziła naprawdę. Tydzień później. Lena powiedziała wczoraj matce o klasowej wycieczce, za którą trzeba zapłacić. Dziś Sandra i Olaf mają mały utarg. Sprzedali tylko 6 kanapek. Kobieta zastanawia się, jak powiedzieć mężowi, że potrzebują pieniądze na wyjazd dla córki.
Ale a skąd ja wezmę pieniądze na to? Tam jest wszystko już opłacone, tam jest wyżywienie, tam jest... To ja mam za wszystko zapłacić? Słuchaj, tam jest wyżywienie, tam jest wycieczki są, do muzeum, przyjazdy... Nie, no ja rozumiem, ale 400 to chyba za dużo jest, co? Dlaczego za dużo? Jak, no dlaczego bez przesady. Ale dlaczego ty tak uważasz, bo co? No to, słuchaj, nie mogę czegoś tańszego wymyśleć? Ale to... Jak ta nauczycielka taka mądra, niech sama za to płaci. Ale ty jesteś jakiś niepoważny, przecież jak to niepoważny? Jest twoje dziecko, twoja córka, dlaczego każesz? Ale ja nie mam pieniędzy, słuchaj, ja musiałem wystawać kupię. Nie masz pieniędzy, no to firma mi padnie. Zrezygnuj ze swoich przyjemności z kablówki, ze swoich rzeczy. Nie, to w grę nie wchodzi absolutnie. Ty nigdy nie masz pieniędzy, rozumiesz? Nigdy nie masz pieniędzy. Słuchaj, wiesz, że firma jest na dorobku, żeby coś wziąć, to trzeba włożyć. Tak? Towar kupić i tak dalej, obrócić pieniędzmi, a nie. U ciebie się liczą tylko ty, rozumiesz? Twoja firma, twoje pieniądze. Ty i ty. Gdzie w tym wszystkim jesteśmy my? Ja, Lenka, zobacz, jak ja wyglądam, rozumiesz? Nie, z tą moją żoną to nie szło się w ogóle dogadać. Ja jej mówiłem. Tak, a ona swoje. Ja to, a ona tamto. I koniec, i nic. Miesiąc później Lena spakowała swoje rzeczy na wycieczkę klasową. Ponieważ Olaf zadeklarował w szkole, że nie stać ich na wyjazd córki, koszty wycieczki pokrył komitet rodzicielski. Dziewczyna pierwszy raz od kilku tygodni jest radosna. Pozostaje jej jeszcze poprosić ojca o kieszonkowe. No, bo wiesz, bo ja jadę na tą wycieczkę klasową, co nie? No i by mi się przydało kieszonkowe, wiesz, na jakieś słodycze, batoniki, coś takiego. A ile? No, 100 zł. 100 zł na 5 dni? No. Zresztą masz wszystko opłacone, masz śniadania, obiady, kolacje, wszystko jest. To nie wiem. Ale no na pamiątki jakieś, no jakbym zgłodniała, no chociaż 50 zł. No, nie mam pieniędzy. A trzeba opłaty zrobić. Zapłacić podatek za mieszkanie, za kablówkę trzeba opłacić, teraz mecze będą. No oczywiście. No twoje wszystkie przyjemności... Bułki są. Możesz wziąć bułki. Super. Sam sobie jedz bułki. Na twoje przyjemności zawsze masz pieniądze. Oj, daj spokój. Lenka, dziecko, czemu ty płaczesz? Czemu ty płaczesz? Co się dzieje? Co się stało? Lenka! Nie dam pieniędzy. Tak mi strasznie było żal i przykro i smutno, że po prostu no Lenka tak się strasznie cieszyła na tą wycieczkę, tak strasznie chciała jechać, a to tylko chodziło o parę groszy po prostu. I ja bym jej dała, ale ja nie miałam, bo Olaf zawsze wszystkie pieniądze przecież trzyma. Wstydziłam się jechać na tą wycieczkę bez kieszonkowego. Wszyscy mieli te pieniądze, tylko nie ja. A tata jeszcze z tymi bułkami powiedział, że mam je wziąć. No to po prostu byłaby totalna siara i jeszcze jeden powód, żeby się ze mnie śmiali. A tak i tak już to robili. Ale ona chciała coraz więcej. Nie dość, że załatwiliśmy jej, że jedzie na tą wycieczkę, to jeszcze chciała kieszonkowe. Jak w tym przysłowiu, dasz palec, weźmie całą rękę. I tylko po to, żeby się przed koleżankami popisać. Następnego dnia Sandra i Olaf jak zwykle przygotowują się do wyjścia podczas pory śniadaniowej. Lena 20 minut temu wyszła z domu z walizką. Kiedy małżonkowie planowali swój dzień pracy, zadzwoniła wychowawczyni Leny. Dziewczyna nie dotarła na miejsce spotkania. Kiedy zadzwoniła do mnie wychowawczyni Lenki, że Lenka nie przyszła na autobus, to po prostu ja oszalałam, ja nie wiedziałam, co się dzieje po prostu. No wyobrażałam sobie no po prostu najgorsze. I miałam wyrzuty sumienia, że ja po prostu nie starałam się z nią mieć jakiś kontakt, że nie porozmawiałam z nią wcześniej. Co się dzieje po prostu? Kobieta obawia się, że córce mogło stać się coś złego. Chce natychmiast zacząć jej szukać. Całą sytuacją obwinia męża. To się zaczęło od wczoraj, dlatego że nie chciałeś dać jej pieniędzy na wycieczkę, rozumiesz? Pieniędzy. Wszystko jest przez ciebie. Tak, przeze mnie wszystko. Tak, przez ciebie, jeżeli ona uciekła. Gdzie? Przez ciebie, jeżeli moje dziecko nigdy, i twoje zginęło przez ciebie. Chodź tutaj, zostaw do jasnej cholery te bułki. Ale słuchaj, ja to... Zostaw te bułki, dobra, proszę się, rozumiesz? To po prostu mnie szokowało. Ja nie mogłam w ogóle przejść do normalnego, logicznego myślenia. Naszego dziecka nie ma, Lenka nam zniknęła, a on ciągle tylko bułki i pieniądze. I wtedy po raz pierwszy zastanowiłam się i pomyślałam, że coś z nim jest chyba nie tak. Czego ty chcesz? To chcę. Czego chcesz? Wydajesz pieniądze tylko na siebie. Gdzie? Nie troszczysz gdzie na się siebie? O mnie, nie troszczysz tamtym się o Lenkę, tamtym tygodniu mówiłaś inaczej, że nie mamy pieniędzy. Co, ja je zabrałem? Teraz przejrzałam czego na chcesz? Oczy. Właśnie. Jakie tamtym oczy? Tygodniu co ty jeszcze mówisz? Miałam klapki na oczach, rozumiesz? Czego jesteś chcesz? Jesteś cholernym egoistą, daj tylko ci tyle powiem. Ubierasz się, jedziemy szukać naszego dziecka, rozumiesz? Dobrze. Jeżeli się znajdzie, to czas stracisz niepotrzebnie. Nie denerwuj mnie. Zgłaszam na policję zaginięcie. A ty tego pożałujesz, rozumiesz? Do końca życia ci tego nie wybaczę. Spokój się. To wszystko zepsuło nam plan dnia. Mieliśmy sprzedawać, a tutaj nie minęła jeszcze godzina, a ta mi już kazała gdzieś tam jechać, szukać, tylko czas tracić.
Sandra i Olaf od razu pojechali na poszukiwania swojej córki. Zmartwiona matka przez całą drogę miała pretensje do męża za to, co się wydarzyło. Po kilkunastu minutach kobieta zauważa córkę na przystanku autobusowym. Patrz, patrz, tam chyba Lenka nasza siedzi, tu. Tu siedzi, na przystanku siedzi. Sandra jest szczęśliwa, że tak szybko odnalazła córkę. Obawiała się bowiem, że Lena uciekła z domu. Boże, jak ja się cieszyłam, że Lenkę znaleźliśmy. Jaka ja byłam szczęśliwa. Ja nigdy bym nie wybaczyła ani Olafowi, ani sobie, że jakby jej się coś stało. Nigdy. Lenka, dziecko, córciu, kochana, co ty tutaj robisz? Czemu tak zrobiłaś? Wiesz, że ja się denerwuję, od zmysłu podchodzę, że Mamo, ciebie nie ma, rozumiesz? Spokój, ja jadę do Tomka. Ale jak do Tomka? Co jak do Tomka? Nikomu nic nie mówisz, ty jedziesz do Tomka, matka tu wariuje, policję wzywa. Czy zdajesz sobie sprawę, że myśmy jeszcze dzisiaj nic nie sprzedali? A nie daj bułki, wszystko przez ciebie, jakieś Mam pomysły. Mam cię dość! Co to w ogóle za fanabery? Jakie dość? Trochę szacunku dla Przestań na nią wrzeszczeć w końcu, rozumiesz? Zobacz, jak się zachowuje. Ty jesteś idealny, ty nie popełniasz błędów. Jakich nie błędów? Ja karuję od rana do wieczora. I co z tego? I to wszystko na ciebie idzie. Jak na mnie? To wszystko na ciebie idzie. To nie masz nic z tego. Ja i Lenka nie mamy nic, rozumiesz? Ale to się zmieni. Od dzisiaj to ona jest najważniejsza. Idę do doradcy finansowego pojęcia nie masz. Chcę wiedzieć, co się dzieje z naszymi pieniędzmi, rozumiesz? To jest mój biznes? Nie. Ja będę kontrolował wszystko. Najlepiej umie, nie masz zielonego pojęcia. A teraz mnie posłuchaj dokładnie, nie będziesz co ci powiem. Osób. To jest nasz interes, nasze pieniądze, albo to robimy razem, albo w ogóle, rozumiesz? To było fajne, jak mama postawiła się w końcu tacie. I wiedziałam, że jeżeli mama zajmie się finansami naszej firmy, to będzie nam na wszystko starczało. Słuchaj, ja się na tym lepiej znam. Zresztą koniec. Ktoś musi zarabiać nas pieniądze, wiesz? Idź w cholerę. Lenka, dziecko, córciu, kochana, nie rób więcej takich rzeczy, bo mama oszaleje z tęsknoty, zejdzie z rozumu, chodź do domu, wrócimy, proszę cię. Strasznie wstydziłam się jechać na wycieczkę szkolną bez pieniędzy, ale nie pomyślałam, że pani zadzwoni do moich rodziców i spyta się, gdzie jestem. Ale wtedy najważniejsze było dla mnie to, że nie musiałam się przed nikim tłumaczyć, dlaczego nie miałam tych pieniędzy. Tydzień później. Atmosfera w domu nadal jest napięta. Małżonkowie kłócą się ciągle, od kiedy Sandra zaczęła kontrolować firmowe finanse. Postanowiłam, że sama będę zajmowała się finansami, bo do tej pory to zawsze Olaf się zajmował pieniążkami, ale on przeważnie zawsze wydawał wszystkie pieniądze na siebie, więc ja powiedziałam, no tak nie może być. Też chciałam, żebyśmy się jakoś podzielili, że nami i Lence też się coś należy, żebyśmy też mogły korzystać z tych pieniędzy. Dziś Sandra umówiła się z doradcą finansowym. Olaf niczego nie wiedział. Kiedy wrócił do domu, był zdziwiony tym, że ktoś przegląda jego dokumenty. Poprosił żonę na krótką rozmowę. Ale co ja wyprawiam? Ale co ja wyprawiam? Ciszej. Ale co, ciszej? No przecież, ale ja przecież nic nie robię. Po cholerę to wzięłaś tutaj. Jak po cholerę? Przecież wiesz doskonale. Ja chcę nam pomóc, rozumiesz? Nam chcę pomóc. Nie tylko tobie i sobie. Zobacz, ale to teraz patrz, to jest jednorazowo, rozumiesz? Ja wiem, ale ja chcę pomóc wiesz? Nam, rozumiesz, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy prowadzili tą wspólnie firmę. To co, osoby trzecie, jest wszystko, okay, siebie, słuchaj, jest wszystko rozliczone. Tak... Nie jest rozliczone, nie. No nie jest rozliczone, nie, ale co ty wyprawiasz? Uspokój się, proszę cię, no ale co ty wyprawiasz? Ja bardzo pana przepraszam, wie pan, to jakieś takie nieporozumienie. Wie pan, ja jestem bardzo wdzięczny, że pan tu przyszedł. Może innym razem się spotkam, musimy jeszcze skonsultować z żoną, bo ale Olaf, wie pan, to nie są wszystkie dokumenty, musimy skompletować. Na inny termin się umówimy. Ja najmocniej pana przepraszam. Ale proszę, wie pan. Proszę, wie pan, wybaczy pan, umówi mi się. Ja bardzo pana przepraszam, bardzo przepraszam za zadzwonienie męża. Ja do pana na pewno bardzo, zadzwonię, naprawdę. Ja zadzwonię do pana. Bardzo mi w kontakcie. Ja do pana odzwonię. Do widzenia. Do widzenia. To jak on wyrzucił tego doradcę z domu, to po prostu ja już nie wytrzymałam. No, po prostu dla mnie to było no szok. No. I ja wtedy doszłam do wniosku, zastanawiam się, że on po prostu się czegoś bał. I na pewno on nas oszukiwał z tymi pieniędzmi, okradał. No bo dlaczego miałby taką reakcję? Dlaczego by tak reagował? Ja? Ja do tej cholery? Co ty wyprawiasz? Po cholerę go tutaj wprowadzałaś. Ja kto cię o to prosi? Ty cały czas kto cię o to prosi? Cały czas pytam się. Nikt, ja od dzisiaj nikt nie będzie mnie prosił. Ja. Od dzisiaj ja Słuchaj. Będę decydować o tym wszystkim. Ja się tym zajmuję i jest wszystko okej. Odejdź, wyjdź mi stąd, jesteś kretynem. Zostaw to. Jesteś kretynem, byłeś i będziesz. Uspokój się. On mi stąd i w ogóle nie chcę z tobą dyskutować. Okradałeś mnie, Lenkę, przez całe życie. Mam cię dosyć przez dwa dni. Weź, weź, co ty w ogóle robisz? Wydał się to, nie chcę cię widzieć, bo rozumiesz? Nie wracaj nigdy tutaj, rozumiesz? Kretyn idiota. Kilka dni później.
Po kłótni z żoną Olaf nie wrócił do domu. Sandra jest przygnębiona, ale zarazem wie, że zrobiła dobrze, wyrzucając go z mieszkania. Kobieta poszła do banku sprawdzić ich sytuację finansową. Po prostu w to nie wierzę, no to jest jakiś koszmar, to jest jakiś szok po prostu. Tu po prostu nie ma nic, nic kompletnie. Ani na koncie naszym osobistym nie ma nic, ani na naszym firmowym nie ma. Mało tego, ten kretyn, idiota okradł Lenkę, okradł naszą córkę, zabrał wszystkie nasze pieniądze. Przecież ja nie, no po prostu jestem w szoku. Zabrał pieniądze, które przez tyle lat składała jej babcia. Miała dostać ta dziewczyna na 18 lat, jak miała skończyć 18 lat. 10 tysięcy. On podrobił pełnomocnictwo, bo to inaczej nie mogło tak być. Ja nie podaruję, ja dzwonię do tego kretyna po prostu. Przecież to jest koszmar jakiś. Nagle jak zobaczyłam, że nie mam żadnych pieniędzy na koncie, no to po prostu, no to był dla mnie szok. Ja nie wiedziałam w ogóle, co mam robić. No ja w ogóle nie znałam go takiego i zaczęłam się w końcu nawet, prawdę mówiąc, to jego bać. A z tym pełnomocnictwem, to oczywiście to było oszustwo. I ja po prostu postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce i koniec, basta. Co, że ja ją okradłem? Przecież ja miałem prawo wziąć te pieniądze, to była moja firma, moje konto, poza tym wyrzuciłam je z domu. Po tym, jak Olaf opróżnił ich wspólne konto i oszczędności Lenę, Sandra poprosiła swojego syna o pomoc. 23-latek jest zaskoczony zachowaniem ojca i poszedł z matką do pani adwokat. Pani mecenas po zapoznaniu się z sytuacją poradziła 43-latce jak najszybsze rozwiązanie spółki z mężem. Proponuję jeszcze, by Sandra spróbowała z nim porozmawiać i pogodzić się. Normalnie porozmawiać? Nie, z nim się nie da po prostu. Dlatego ja przyszłam właśnie tutaj do pani o pomoc, bo inaczej nie uzyskam żadnych, nie odzyskam żadnych pieniędzy i nie mam szansy na to, na pewno. To zostaje tylko droga sądowa, tak, żeby je odzyskać. Tak. Dobrze, to ja się wszystkim zajmę. Bardzo dziękuję w takim razie. Będziemy w kontakcie. Dobrze, ja do pani zadzwonię. Dobrze. Dziękuję bardzo za poradę. Cieszyłam się, że syn był ze mną u prawnika, bo ja po prostu, no, to zaczynało wszystko mnie przerastać. Niedawno jeszcze byliśmy w sumie jedną, no, właściwie normalną rodziną, a teraz siedziałam u prawnika i musiałam wnieść pozew przeciwko swojemu mężowi. No to dla mnie było naprawdę bardzo trudne. Trudne sprawy. 3 tygodnie później Sandra z pomocą pani adwokat rozwiązała spółkę z Olafem. 43-letnia matka próbuje sama prowadzić interes. Dalej walczy o klientów, których zdobyła razem z mężem. A co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? To chyba ja ciebie powinienem zapytać. Ja tu pracuję. Nie wiem, czy ty o tym wiesz. Pracuję, tak. Powiedz mi, nie rozśmieszaj. Ja nie cię nie rozśmieszam. Słuchaj, to są moi klienci. Ja ty twój, to są moi klienci, mój biznes, mój pomysł. Nie żartuj sobie, co... To nie jest co, tylko jakąś konkurencję pomysł tą popeliną? Daj sobie spokój. Nie bądź śmieszna, nas. Wiesz co? Ja nie jestem śmieszna, więc proszę cię, wyjdź przestań stąd, bo to są moi klienci. Przestań, ośmieszasz się kobieto, nawet tu nie przychodź, jutro cię nie widzę. Jak zobaczyłam Olafa z tym, z jego koszem, to po prostu zdębiałam, no po prostu. A jak on się w ogóle do mnie odzywał, że to są jego klienci, on tutaj handluje, że ja w ogóle nie mam w ogóle tutaj prawa być i w ogóle, że to on wszystko rozkręcił i tak dalej, no po prostu ja, dla mnie to była normalnie jakaś masakra, no kretyn jakiś, że ja w ogóle wcześniej nie widziałam, z kim ja żyję, co to za człowiek w ogóle jest. Idź stąd, bo nie słuchaj, mogę nawet Olaf, patrzeć na... Słuchaj mnie, do jasnej cholery, posłuchaj mnie raz, co ja do ciebie chcę ci powiedzieć, rozumiesz? No. Od dzisiaj to ja dbam o siebie i o swoje dziecko, rozumiesz? I od dzisiaj ja będę decydowała, gdzie ja handluję, ile sprzedaję, nie masz nic do tego, okradłeś mnie i okradłeś naszą córkę, rozumiesz? Więc wynoś się z tym. Ej, co ty robisz, kobieto? Nikogo nie okradłem, to było ze wspólnego konta. Gówno mi zrobisz, rozumiesz? Jutro cię nie widzę. Ona się po prostu ośmieszyła. Przecież ona nigdy żadnej firmy nie prowadziła. Nigdy w życiu. Ja byłem przekonany, że ona po tygodniu splajtuje, no. 2 miesiące później przed sądem rejonowym odbywa się rozprawa w sprawie oszustwa, fałszerstwa i defraudacji przeciwko Olafowi. Mężczyzna jeszcze nie oddał Lenie pieniędzy i wyprowadził się już całkowicie z ich mieszkania. Wszyscy zainteresowani czekają przed salą rozpraw. Ty mnie po sądach uczysz? Nie wstydź ci własnego męża? A co ty robisz wstyd? W ogóle? Tobie nie było wstyd? A co ja miałam wstyd zrobić? Co ja miałam zrobić? Okradłeś mnie, wyciągnąłeś wszystkie pieniądze, okradłeś nawet dziecko było swoje. Było o tym myśleć, okradłeś swoje zanim dziecko mnie wyrzuciłaś z domu. Panie Chmański, proszę się uspokoić, to jak jest sąd, trzeba zachować ciszę. Słuchaj, ja już nie miałam, nie wiedziałam, co mam ze sobą robić, a to, że okradłeś dziecko było mi pieniądze, zaufać w sprawach finansowych, było ja ci brak zaufania. Tato, nie krzycz, nie krzycz. Nie wtrącaj się, to nie jest twoja sprawa. Ty wiesz, że zrobiłeś źle. A dajcie mi wszyscy sprawę w swoje ręce. Kiedy zdenerwowany Olaf nie chciał już rozmawiać z żoną, woźny sądowy wezwał wszystkich na salę. Zapraszam państwa na salę. Tato, chodź. Godzinę później jest już po rozprawie.
was i jaki wyrok? Pozytywny dla mojej klientki. Pan Harmański został skazany za swoje występki, oszustwa, fałszerstwa i defraudacje, jakich się dopuścił. Nałożono na niego karę w wysokości 5000 zł. No i oczywiście te pieniądze, które sobie wcześniej przywłaszczył, musi zwrócić. Pani Marcinus, bardzo dziękujemy, naprawdę, bardzo dziękujemy. Gdyby nie pani pomoc, to byśmy sobie nie poradzili. Ja też jestem z panią i być może kolejna rozprawa nie będzie konieczna. Super, dziękuję bardzo. Panu również dziękuję. Dziękujemy również. Dziękujemy. Chcę, żeby was pijać, się do domu. Dobra. Pozdrów ode mnie, Lenę. Ja za parę dni, no, przyjdę, ale przedzwonię najpierw. Dobrze. Przepraszam. Cześć. 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 To, co powiedział sędzia, to był jak kubeł zimnej wody na głowę. Wiem, nie powinienem ruszać pieniędzy Leny. To był błąd. No, to było pod wpływem chwili. Nie chciałem tego. Natomiast zacząłem tęsknić za nimi i myślę, że może się coś uda jeszcze zrobić. Za mało im poświęcam uwagi. 6 tygodni później. Życie rodziny Hermańskich uspokoiło się. Olaf obiecał Lenie, że spłaci jej wszystkie pieniądze i przekazał już pierwszą ratę. Kolejna rozprawa nie była potrzebna. Lena i jej mama Sandra znów mają ze sobą świetny kontakt. Uczennica zrozumiała, że pieniądze nie są najważniejsze i odkryła radość życia w innych rzeczach. Żeby naprawić swój błąd z podrobieniem puszki, sama zbiera teraz pieniądze dla organizacji charytatywnych. Olaf dzięki wyrokowi sądu zrozumiał, że był egoistyczny i że bardzo tym zaszkodził swojej rodzinie. 45-latek przeprosił Lenę i próbuje brać czynny udział w jej dorastaniu i wychowywaniu. 14-latka zmieniła się nie do poznania. Stała się bardzo towarzyska. Poznała Olka, który jest jej pierwszym chłopakiem. Odkąd Lenka poznała tego swojego kolegę, Olka jest po prostu zupełnie inną dziewczyną. Jest radosna, wesoła, zaczyna bardziej tak dbać o siebie, włosy, jakieś tam kolczyki i tak dalej. I chyba po prostu zrozumiała, że to tak naprawdę nie chodzi o pieniądze i że Olek lubi ją po prostu taką, jaką jest, normalną, prostą, skromną dziewczyną.